Dzień dobry, Nunuś po pierwszej drzemce zadowolony, jemusa i czeka na obiadek. Mama tutaj z filiżanką piękną, zakochałam się, kupujcie, biegnijcie, w Sinsaju są te filiżanki, piękne, cudowne. Nunuś, bo popsujesz, Nunuś, no czy one nie są piękne? Kupujcie, kupujcie, kupujcie. Tu mama ma piękną filiżankę, robimy sobie kawkę. Mama się poopalała, posiedziałam, poleżałam na słoneczku, więc teraz pora na drugą kawkę w tym cudeńku. A tutaj gotuje nam się obiad, czyli jakaś zupa. Jakaś, jaka, nie wiem, jakaś. No i proszę kilka chwil i pyrkocze, już się gotuje. A ja tutaj swój słodzik zarzucam, końcóweczka, ale nie martwcie się, bo... Ja będąc w Lidlu zarzuciłam sobie, zobaczcie, zupełnie nie. Co ciekawe, 22 coś w Rossmanie kosztuje słodzik i był wykupiony 0. A 5 zł chyba nawet niecałe w Lidlu. Więc jak byłam, a ja rzadko jestem bardzo w Lidlu, więc od razu wzięliśmy dwa takie opakowania słodzika. Ja się przerzuciłam na słodzik i słodzik, ja wolę słodzik od cukru. A cukier tylko idzie dla gości i ewentualnie dla dzieciaków do herbaty, bo oni tego nie używają. Może to jest niezdrowe, ja wiem, ale dobra. A tutaj mój laptopation, bo montuję film. Znaczy jeden, dograłam głosówkę. Może dobra, tu niech leży. O, moje słuchawki zjedzone przez Oskarka. Znaczy urwane, nie zjedzone. Urwane, nie zjadł. Głosówkę dograłam, więc tylko jeszcze tytuł i miniaturkę muszę zrobić i będzie hol z temu. Tak, kolejny. Nie hol z temu, z hol z temu. To będę nagrywać, poczekam na pakę kolejną. Zobaczcie, pora na te wstrętne muszydła już. O! Sio cholerą, muszę łapkę kupić, byłam w Action i mogłam kupić łapkę na tym. A! Muszydła, nie kupiłam. Czekajcie, to odkładam tutaj, a to w inne miejsce. No właśnie, mogłam kupić, nie, montowałam głosówkę do holu z przeglądu z... No widzieliście wy to, z Action. No trochę cicho, ale wiecie dlaczego tak było cicho? Bo ja trzymałam małego na rękach i nagrywałam sobie go, tak wiecie, ten podkład, więc troszkę może być cicho. A ja się wcale nie pokazuję, co nie? Czy ja się pokazuję? Nie właśnie. Zabierzmy może najpierw kawkę. Osłodźmy ją. Poleciało? Nie, no nie widzę. Raz. Dwa. A! O nie, za dużo. Cztery to będzie słodkość taka, że... Wiecie co, ja trzy, ale chyba wleciało już jedno, więc dwie, a dwie najwyżej zostaną. O, mam dwa powiadomienia, czyli dwie paczki z... No, z do paczkomatu, widzę, że dotarły. Ja się nie pokazuję, bo jeszcze się nie umalowałam. Cześć! Siemano! Siemano! Siemano, siemano! Siemano, siemano! Nie? Siemano! Cześć, mój złodziaku! Cześć! Cześć! Piątka! Cześć! Nie ma jej! Oskar, nie ma jej! Nie ma jej! Zobaczcie, tu jest. Jak ja nie lubię tego latem, ani wiosną, to są najgorsze rzeczy, których nie lubię. Dwóch. Komarów i tych cholernych, przepraszam, obrzydliwych, wstrętnych much. Nie lubię tego, nie lubię. Udało się, mamie, masz ścierkę. Może jeszcze jakaś mucha będzie latać, nie mamy łapki. Ale jak pojedziemy do Action, to kupimy tą wielką łapkę. A może w sumie nie, bo ty jak trzepniesz, to... Wielka plama będzie, a już dobra, mama chowa. Chowa, chowa. A czy mama już się sprząta, dobra? Idź zobacz w pokoju, czy nie ma much, Oskaruś. A, brawo, udało ci się, super. Nie ma jej, gdzie ona jest, uciekła? Jestem, przyszłam, przecież dzieciaki się kłócą. A, nie widać. Nie widać, przyszłam się trochę ogarnąć. Nakładam bazę. Bazę z Bielandr, tak jak robią. Pora się ogarnąć, chociaż ja codziennie się ogarniam, teraz troszkę później, bo mamy na 17.40. O kurde, przewaliłam trochę tej bazy. Na 17.40 mamy, wiecie, ten biały tydzień, więc no ja się ogarniam trochę później. A tak to przez cały dzień chodzę bez makijażu. No więc teraz trochę wcześniej się ogarnę, okończę obiad. No dziś za pół godzinki powinien być, zjemy i idziemy, może kupimy truskawki, bo jeszcze nie mam truskawek. A tu niedaleko nas handlują, więc ja myślę sobie, że może byśmy kupili truskawki i może bym kupiła makaron i może byśmy zrobili jutro makaron z truskawkami. Zajedziemy się do mamy, bo założę młodego, a potem dziewczyny, nie dziewczynki, razem jedziemy na biały tydzień. Potem odbieram paczkę, albo może gdzieś teraz odbiorę paczkę i u mamy zjem gołąbki. Moja mama zrobiła gołąbki.
Co prawda bez koncentratu, ja uwielbiam z koncentratem, bez koncentratu to jest jak dla mnie taka piąteczka na 10, no ale mimo to i tak zjem, bo pewnie będą i tak smaczne. Poza tym wszystko, co moja mama zrobi, mi smakuje. Powiem Wam, że wczoraj nałożyłam sobie, zapomniałam o tym, bo ja zazwyczaj nakładam tego Revoxa. Zobaczcie, przeciąłam sobie dzisiaj, żeby go wykorzystać. Tam ile tego było? Ile tam tego było? Mogłabym to wyrzucić, zmarnowałoby się. Ale wiecie co, użyłam to, co? To, Bierendę, 50. I to jest, no niby fajny, w ogóle troszeczkę bieli, ale malujemy się, to nie przeszkadza. Aczkolwiek, jak się dostanie do oczu, to jest tragedia. Tak szczypie, tak łzawią, że nawet jak omijałam okolice oczu, to no i tak jakoś się dostawał. Z potem, jak nie byłam malowana. No tak, wiecie co? On też swoje kosztuje, to ja zamiast tego 1000%, 1000000 razy wolę to. 1000000 razy. A najlepsze to jest to. Ten jest najlepszy, to jest moje już kolejne opakowanie. Jak widać, więc... co ty uciekasz mi, mój żelu? Już resztka, więc... Ale robiąc porządki, co? Porządki, coś tam szukałam dalej. Porządki znalazłam. Też fajny krem. Energetyzujący, nawilżający krem z witaminą C. Też z Bielendy, ja bardzo lubię w ogóle tą firmę. No tylko coś w tym nie pykło. Coś w tym nie pykło, ale to wiadomo, że filtry ze sobą to mają w to słowie, że często oczy szczypią. Jak się dostaną? Chociaż wiadomo, że do oczu tam nie smarujemy, ale... I bardzo fajnie, bo ja na co dzień używam, pokazywałam Wam. Oto używam z Facebooki. Facebook. Taki krem, no taki na dzień. No taki no, niby nawilżający, ale dla mnie lekko nawilżający. No taki. Taki po prostu, no, mam taki, tego dokończam. Tyłka nie urywa. A dzisiaj moje perfumy na dzisiaj to, moi drodzy, są 162 Made in Lab. Ja już się psikałam, bo ja już się przebierałam, bo przecież leżałam na słońcu. Nie łapcie od wdechu, jak psikacie się. Jaki gorzki smak. Ale gorzkie. Ale jak ładnie pachnie. Piękne. A w ogóle te paznokcie są cudowne, piękne i tak dalej. Ale jakie to niewygodne. Jaki to jest niewygodny fason. Jaki to jest niewygodny model. Ja nie mogę nic podnieść. Ja nie mogę Oskarkowi z ucha coś wyjąć. Ja mam taką tendencję. Czy na przykład z noska okrągłym mogłam. Nie wiem, może tylko ja tak robię na świecie, nikt inny nie, ale przez to, że dzisiaj nie mogłam takiej głupiej wsówki podnieść z ziemi, co mi Oskar wyrzucił, dlatego, że nie mam tu czubka. Płasko jest. Ładne, ale to jest niewygodne. Jak się nie ma dzieci, to jest fajne, ale jak się ma, to już nie jest takie fajne. Dobra, maluję się. Maluję się śledzę później. Bardzo się cieszę w pokoju. Idę zobaczyć, co kombinuje. Co robisz, Oskarku? Co się stało w tym lusterku? Co się stało? Brak mi słów. Nie! Oskar! Oskar, oddaj to! No, więc to oznacza ciszę albo jakieś śmiechy. Mama. Co ja mam z tobą zrobić? Chodź, idziemy gotować zupę. Dawaj to, już! Udało się, moi drodzy, już jak widzicie. Muszę sobie zrobić swoją pukankę, bo strasznie takie żółte wyszły te tony. Na razie jestem, wiecie, o, tak ubrana, ale zauważyliście, przyszła paczka do mnie jakiś czas temu, dwa dni temu i leży jeszcze nieotwarta, cyk, zobaczcie, więc otwieram tą pakę, ale Wy chyba zobaczycie teraz tą paczkę zaległą ze Sinseya, co była taka domowa, to były wtedy dwie, a potem będzie... To jest jakaś piękna koszulka, piękna. Dobra, zabieram się za nagrywanie tego, bo zaraz młody wstanie, a jedziemy, wiecie, na biały tydzień dzisiaj, znaczy mamy cały czas biały tydzień. A poza tym jeszcze przyjedzie dziewczyna od dekoracji,
od ścianki naszej, którą mieliśmy. Czekajcie, zamknę okno. Więc czekajcie, na czym tu ja mam postawić? Dobra. Nie mam statywu, bo w ogóle już to schowałam. Dobra, muszę, wiecie co? Statyw to będzie mój garnek, a co? Wiecie, improwizacja zawsze musi być. Muszę się rozliczyć tak za tej ścianki, bo wiadomo, trzeba się rozliczyć. Tym bardziej, że była zaliczka, a teraz trzeba się rozliczyć, więc przywiozą mi balony. I super, będą dzieciaki miały czym się bawić. Poczekajcie, jeszcze sobie wezmę nóż. No. I wracając, zajadę chyba po te truskawki, bo teraz nie będę miała chyba za wiele czasu. Dobra, no więc ja tutaj ciacham i się z Wami już będę żegnać. Mam nadzieję, że tam troszeczkę się nagadałam, taki vlog, wiecie, z ręki. I powiem Wam, że te kulki, te podajniki, co były na komunii, genialna sprawa. Przekręcacie, oczywiście wcześniej to otworzyłyśmy, pozbyłyśmy się tej folii, te kulki, żeby tak wychodziły, jeszcze trochę zostało, no to jest genialne. Przekręcacie normalnie jak te automaty, takie co się rzuca monetę. Naprawdę fajna sprawa. Chyba te mniejsze to po dychu, po 12. Naprawdę super. No i mamy takie dwa zostały, więc na jakieś urodziny, nie urodziny, kinder party. Fajny taki gadżet. Ja lubię gadżety, więc wiecie. No, nie kupowałam wszystkiego za jednym razem, tylko ja to się do tego przybierałam, już nawet mam pomysł, powiem Wam, na ściankę na komunię mojego syna. Ja wiem, to będzie to. Śmiałam się, że nie Kosia moja, to już pójdzie w szpilkach na jego komunię, matko druga. Kiedy? Ja nie wiem kiedy, ale tak, już mam pomysł, więc chyba, że to się tego nie wpadnie do głowy. Dobra, no więc ja się z Wami żegnam, buziaczki, serda, do zobaczenia, pa, pa. Ciao.